Elfi. Elf nieśmiałek. W tym roku te śliczne, kolorowe drewniane pociągi i lokomotywy z pewnością musimy zacząć strugać o wiele wcześniej, powiedział Mikołaj do swoich elfów stanowczym głosem. Tak, wiem, dodał, słysząc pomruk niezadowolenia. Mamy jeszcze sporo czasu, a i listy do mnie jeszcze nie zaczęły przychodzić. Przypomnijcie sobie jednak, w zeszłym roku tyle dzieci chciało dostać kolejkę z drewna, że ledwo zdążyliśmy z produkcją. Nie, w tym roku zaczniemy wcześniej, zdecydowanie wcześniej. Kuł żelazo puki gorące i głośno zawołał. No dobrze, do roboty więc. Mikołaju, Mikołaju! Rozległo się ciche wołanie jednego z elfów. Wszystko dobrze, ale w naszym elfowym lesie nie ma już żadnego drzewa, które można ściąć na kolejki dla dzieci. Może jednak poczekamy, przynajmniej do września, aż drzewka podrosną. Tak, tak, to bardzo, bardzo dobry pomysł, podchwycił już nieco odważniej inny elf. Nasz czarodziej mógłby użyć swoich czarów i sprawić, że drzewa będą rosły dwa razy szybciej. Zadowolonym głosem, nie czekając, co powie Mikołaj, dodał. A zatem mamy spokój do września. Radość ogarnęła wszystkie elfy. Niektóre pokrzykiwały, hurra, wakacji ciąg dalszy. Inne już nawet spokojnie oddaliły się na swoje małe leżaczki, a jeszcze inne kiwały głową, że to naprawdę nie był dobry pomysł. W końcu Mikołaja rozłościły te elfy. W końcu tyle pracy i wszystko na ostatni moment. Nie czekając długo, Mikołaj krzyknął do swoich elfów. Czy są chętni, by po drewno pójść do wilkowego lasu? Celowo zawiesił głos. Wiedział, że to będzie trudna wyprawa i tylko dla odważnych. Elfy umilkły. W końcu wilkowy las to straszne miejsce. Jest tam ciemno, ponuro i legenda głosi, że lasu pilnuje zły wilk. Elfy jednak nigdy tego nie sprawdzały. Nigdy bowiem nie było potrzeby tam pójść, aż do teraz. Z szeregu wyszły trzy elfy. Trzy najodważniejsze elfy. Mikołaj uśmiechnął się z ulgą, że na nich zawsze można liczyć. Pomyślał jednak, że to za mało. Ktoś musi pchać taczkę, ktoś musi ciąć drzewo, ktoś musi robić kanapki, ktoś... Nieśmiałek! Wykrzyknął, spojrzał na elfy, ale nie było tam elfa, którego szukał. Nieśmiałek cały czas stał za elfowym domkiem. Musiał się schować za niego jeszcze bardziej i pewnie nawet udawał, że jako jedyny nic nie usłyszał. Mikołaj chciałby nieśmiałek, odszukał w sobie odwagę. Na pewno ją miał, jak każdy elf, tylko jeszcze się o tym nie przekonał. Podszedł więc do niego, położył rękę na ramieniu i powiedział: Nieśmiałku, tylko ty tak dobrze znasz się na mapach, tylko ty tak dobrze odczytasz drogę. Bez ciebie elfy nie trafią do domu. Drżący elf podniósł wzrok. Dasz radę, nieśmiałku, dodał pewnie, ale nieco ciszej. Elfy ruszyły. Nieśmiałek na przodzie z mapą. Reszta elfów za nim. Droga do lasu minęła szybko. Już za pierwszymi drzewami nastała wielka ciemność. Elfy zapaliły latarki i dzielnie szły dalej. Wyobraźcie sobie tylko nieśmiałka. Nogi miał jak z waty. Czuł, jak pot zimną stróżką spływa mu aż do samych elfowych butów, a jego głośne bicie serca słychać było jeszcze nawet w elfowej wiosce. Mimo to szedł dalej, wiedząc, że bez niego elfy nie odnajdą powrotnej drogi do domu. Nagle gdzieś zza drzewa usłyszeli groźny pomruk. Elfy zaczęły nerwowo pytać same siebie, co to, kto to, co to, kto to jest? Ciii. Uspokajał ich najodważniejszy elf i choć pozostali uczestnicy wyprawy rzeczywiście zamilkli, to coś zza drzewa go nie posłuchało.
Pomruk tym razem był jeszcze głośniejszy. Elfy, nie czekając na dalsze wydarzenia, szybko puściły się do ucieczki. Tylko elf Nieśmiałek, którego strach przykuł na stałe do miejsca, nie mógł się ruszyć i został. Ciekawi was pewnie, czy to był wilk? Nieśmiałek nie był ciekawy, ale mimo to wciąż stał w tym miejscu i zaciskając latarkę w swojej małej rączce, świecił prosto na wielkie i rozłożyste drzewo. Zamykacie teraz oczy? Nieśmiałek też zamknął i po cichu prosił, by to coś strasznego sobie już poszło. Nagle usłyszał głośne tamtamy, jakby ktoś z całej siły uderzał w bęben. To jednak nie elfy szły z pomocą. Tak głośno biło jego serce. Bał się coraz bardziej. Nastała cisza, a zza drzewa nie słychać już było złego pomruku, tylko czyjś płacz. Tak, mimo głośnego bicia własnego serca, elf usłyszał czyjś płacz. Nieśmiałek poczuł, że znów może ruszać nogami. Niepewnie więc zrobił krok do przodu i jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden. Stał już tak blisko drzewa, że nóżkami potykał się o jego wystające korzenie i znów rozległ się ten przerażający skowyt. Otwórz te oczy, mówił cicho do siebie. No otwórz wreszcie te oczy. I sam był zdziwiony, że nagle odważył się spojrzeć, co tam jest za tym drzewem. I wszystko się wyjaśniło. To rzeczywiście był wilk. Wielki, szary wilk. Miał, jak ten wilk z czerwonego kapturka, o którym pewnie nie raz i nie dwa słyszeliście, wielkie zęby, wielkie oczy i wielkie uszy, ale przede wszystkim miał wielką ranę na nodze. Wilk był uwięziony w sidłach. W pierwszej chwili Nieśmiałek odetchnął. Wiedział, że wilk nie może mu nic zrobić, bo jest unieruchomiony. To była szybka myśl. Ucieczka. Tym razem nogi nie odmówiły posłuszeństwa. Biegł szybko, aż dopadł go znowu ten pomruk, ale już nie groźny, tylko żałosny i bardzo smutny. Zatrzymał się. Nie, tak nie postępuje elf. Nie tak nas uczył Mikołaj. Wrócił do wilka. Trzęsącymi rękoma z wszystkich sił próbował odgiąć sidła. To jednak nie było takie proste. Pomogłabym ci, ale się boję, że mnie potem ten wilk zje. Elf ledwo to dosłyszał. Mała wiewiórka z wielką rudą kitą siedziała wysoko na drzewie i przyglądała się całej sytuacji. Może zawołaj kogoś na pomoc, podpowiedział elf. Wiewiórka więc pobiegła, a z powrotem przyprowadziła lisa, borsuka i niedźwiedzia. Wszyscy razem uwolnili wilka z sideł. Jestem wielki, pomyślał Nieśmiałek i wycieńczony padł na trawkę. Nagle poczuł coś strasznie mokrego i szorstkiego na swojej buźce. Jednym okiem zerknął, co to? I zaraz na powrót je zamknął. To wilk lizał go swoim ogromnym jęzorem. A te oczy, co na niego właśnie spozierały, te oczyska dopiero były ogromne. Nieśmiałek znów zaczął drżeć. W dodatku szybko zorientował się, że nie ma z nim już ani lisa, ani borsuka, ani niedźwiedzia, nawet tej małej wiewiórki. Znów został całkiem sam z wilkiem, który właśnie chwycił swoimi wielkimi zębiskami jedną z szelek Nieśmiałka i podniósł go do góry, sadzając na swój grzbiet. To koniec, pomyślał Nieśmiałek. Ale co to? Wilk trąca go tylko nosem i z wdzięcznością spogląda wielkimi oczyskami. Teraz zrozumiał, że wilk nie zamierza go pożreć, ale się z nim zaprzyjaźnić. Do elfowej wioski, zarządził, mocno przytrzymując się grzywy wilka. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego elfy nie ruszyły Nieśmiałkowi na pomoc. Otóż ruszyły, zaraz jak się zorientowały, że wśród powracających z wilkowego lasu nie ma Nieśmiałka. Najbardziej jednak zmartwił się Mikołaj, bo przecież osobiście go tam wysłał.
Gdzieś w połowie drogi elfy spostrzegły biegnącego na nich wielkiego wilka. Już chciały znów uciekać, ale co to? Ktoś radośnie macha do nich, siedząc na grzbiecie wilka. To nieśmiałek! Wyobraźcie sobie tylko minę Mikołaja. Był tak samo dumny, jak zaskoczony. Z trudem powstrzymywał łzy, widząc uśmiechniętego i zadowolonego z siebie nieśmiałka. Od teraz już nie nieśmiałek, a wielki śmiałek, który odkrył tajemnicę wilkowego lasu i uratował biednego wilka. Śmiałek już wiedział to, czego wy też pewnie się domyślacie. Strach rodzi się w naszej głowie i też tam rodzi się odwaga. A dzięki odwadze elfa Śmiałka każde dziecko, które zażyczy sobie drewnianą kolejkę od Mikołaja, na pewno znajdzie ją pod choinką. Elfi!